Proszę pana, brał pan udział w programie Twarzy Biznesu Polskiej Gospodarki. Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w danym projekcie? Całe otoczenie tego projektu, począwszy od przydzielania nagród, później wręczania, uważam to za bardzo fajną, bardzo dobrą inicjatywę, bardzo promującą nasz biznes i dającą takiego przysłowiowego kopa do dalszej pracy. Proszę naszym widzom przypomnieć oraz członkom Klubu Integracji Europejskiej, jaką firmę, jaką branżę pan reprezentuje. Ja już od ponad 11 lat zajmuję się doradztwem kredytowym. Ja pomagam wszystkim tym, którzy chcą uzyskać kredyt. Zamiast iść do banku, przychodzą do mnie i my, na szczęście, kiedyś były takie zapędy od niektórych osób, na szczęście my, pośrednicy czy doradcy kredytowi, nie pobieramy żadnej prowizji za naszą usługę. Dlatego taka pomoc naszych osób jest bardzo cenna i niezbędna, a czasami jedyna, która jest dostępna dla osób, które się ubiegają o kredyt mieszkaniowy. A czym jest dla pana sukces osobisty, a na przykład sukces gospodarczy? Wie pan co, moim sukcesem osobistym, jeżeli spojrzeć na moją firmę, to jest to, że jestem 11 lat na rynku, w trudnej branży. Wciąż się rozwijam, wciąż mam nowych klientów i więcej tych klientów z roku na rok. A sukces gospodarczy to myślę, że stawianie na polskie firmy, na rozwój polskich firm, abyśmy my Polacy wzrastali, jak to jeden z moich znajomych powiedział, przypływ podnosi wszystkie łodzie, więc im będzie nam dobrze, tym naszym rodzinom, wszystkim będzie też również dobrze. A proszę powiedzieć, czy szczęście ma wpływ na sukces zawodowy? No myślę, że tak, no ale szczęście to jest element naszej pracy. Ja kiedyś, będąc jeszcze za granicą, prowadząc tam firmę, usłyszałem pewne takie znamienne zdanie. Zapytano się jednego z milionerów angielskich, słuchaj, co jest sukcesem do zdobycia takich pieniędzy? Pomysł? On mówi, że pomysł nie, myślę, że konsekwencja, a przy konsekwencji to i szczęście sprzyja tym, którzy coś robią. Za granicą, słuchając audycji radiowej, wywiadu z pewnym milionerem angielskim, zadano pytanie, co jest sukcesem w prowadzeniu firmy, czy dojściu do akurat jego przypadku tak ogromnych pieniędzy, czy pomysł, czy inne rzeczy. On powiedział, że pomysł jest mniej istotny, bardziej istotne jest według niego najważniejsza konsekwencja. Więc jeżeli będziemy konsekwentni, to i szczęście będzie nam sprzyjało w tym naszym dążeniu do celu, jaki sobie obieramy. Czy pan osobiście czuje się osobą spełnioną zawodowo? Czy pan osiągnął w życiu to, co właśnie pan kiedyś wymarzył? Wie pan co, tak, chyba aż nawet za bardzo. Nie spodziewałem się tego, co moja praca, co 11 lat prowadząc firmę, ja wciąż, jeżeli popełniam błędy, to analizuję dlaczego. Ja nigdy nie spocząłem na laurach i dlatego jestem za bardzo przepracowany czasami. A proszę powiedzieć, bo wiadomo, że jest pan osobą sukcesu, a czy ten sukces ciężko jest utrzymać na polskim rynku? Czy trzeba cały czas zabiegać o to, żeby jednak utrzymać swoją pozycję? Myślę, że tak. Jeszcze w branży, w której ja występuję, a pracuję, to tak, trzeba cały czas dbać o to, aby być na tym samym poziomie, aby się dokształcać, aby utrzymywać relacje z ludźmi, czy zarówno z klientami, jak i w moim przypadku z bankami, czy z osobami, które pracują w bankach. No, uważam, że tak, że jest trudno, ale też jest i satysfakcjonujące, bo każda praca powinna dawać satysfakcję, jeśli jej nie daje, to uważam, że nie ma sensu się męczyć. A w moim przypadku jeszcze mi daje satysfakcję. A czy w czasie pandemii pana sektor finansowy również ucierpiał, czy jednak w tym przypadku ta pandemia nie miała wpływu? Wie pan co, to indywidualnie jest. Ja podam przykład, przed kilku lat spotykam kolegę, z którym się wychowałem na jednym placu, ja pochodzę z Puław. Pytam się, jak tam, słuchaj, w biznesie? A on mówi, a byliśmy tyle samo, jakby zaczynaliśmy w tym samym czasie. I on mówi, w tym miesiącu mam jeden wniosek, w przyszłym będę miał kolejny, a u ciebie jak? Ja w tym miesiącu mam 9 i w przyszłym miesiącu też 9. Więc akurat mnie pandemia nie dotknęła.
Czyli pan jako osoba sukcesu w czasie pandemii jako tak praktycznie nie odczuła tutaj żadnych zmian, czyli pandemia w pana nie uderzyła. Wie pan co, jak przyszła pandemia, to banki zaczęły reagować dość dynamicznie, zaczęły ograniczać przyjmowanie pewnego rodzaju dochodu. Natomiast ja osobiście myślałem, że jak już dotknie mnie pandemia, no z racji tego, że umowy o dzieło nie były brane pod uwagę przez niektóre banki, ale na szczęście pandemia ani nawet w najmniejszym procencie nie spowodowała mniejszej ilości klientów. Ale powiem może też i dlaczego, bo kiedyś spotkałem kolegę, z którym rozpoczynałem karierę, no może nie karierę, pracę w doradztwie. No i po iluś latach pracy zapytałem się go, jak tam idzie. On mówi, no wiesz co, mam jeden wniosek teraz, za przyszły miesiąc szykuje mi się drugi. Mówi, a jak u ciebie? No ja mówię, mam teraz 10, w przyszłym miesiącu też mi się z 8 szykuje. Więc jakby to wszystko zależy od osoby. Ja myślę, że pewne osoby może dotknęła pandemia. Mnie osobiście nie, z czego się bardzo cieszę. Ale tak jak wcześniej tutaj powiedziałem i to samo tutaj powtórzę, że osoby sukcesu potrafią odnaleźć się w każdej dziedzinie, w każdej sytuacji tak naprawdę, albo przekwalifikować się, albo utrzymać się na rynku. A proszę powiedzieć, co by pan ewentualnie mógł doradzić potencjalnym młodym przedsiębiorcom, aby móc uzyskać sukces tak jak pan? Nie poddawać się. Walczyć, myśleć, uruchamiać myślenie, jak nie tak, to tak. Jest takie fajne bardzo powiedzenie, jak się chce, to się szuka sposobu, jak się nie chce, to się szuka powodu. Ja troszeczkę zaczerpnąłem biznesu z Anglii, bo tam prowadziłem firmę i ten biznes angielski jest dłużej już niż polski i Anglicy podpowiadali mi, co robić. I oni mówili, Robert, bądź wytrwały, bądź wytrwały, bądź wytrwały. Ja tą wytrwałością i takim niepoddawaniem się, bo wszyscy z nas ponosimy pewne porażki, ale jeżeli mam się koncentrować na porażkach, no to będę je cały czas otrzymywał, ale porażki są wpisane w nasz życiorys i jak dziecko uczy się chodzić, no to nim będzie chodziło, no to ile razy się wywróci? No setki razy. Podobnie jest i z biznesem. Uważam, że każde potknięcie trzeba eliminować, zastanawiać się, dlaczego tak się stało i dążyć do tego, żeby się drugi raz nie powtórzyło, a tak chyba mi się wydaje, że z mojego punktu widzenia. No to... A co pana inspiruje w biznesie? Czym pan inspiruje się, aby jednak cały czas być tą osobą sukcesu, aby jednak podążać za swoimi marzeniami? Myślę, że pokorą. Nie wiem, czy pokora może być inspiracją, ale jestem pokorny i... Ta ilość na przykład klientów nigdy nie uderzyła mi do głowy i nigdy nie pomyślałem, ojej, jaki jestem wspaniały. Nie, ja zawsze do każdego klienta tak samo, może paradoksalnie to zabrzmi, ale przez 11 lat jak prowadzę firmę i po 11 latach mając już pewne doświadczenie, ja się czasami budzę w nocy i się zastanawiam, jak pomóc temu klientowi. Nie wpadłem w rutynę i ja myślę, że taka pokora, takie podejście, dobrze, robię to 11 lat, ale podchodzę do tego, jakbym to robił przez... nie wiem, najbliższy, przez rok, od roku. Ile czasu dziennie, na przykład weźmy pod uwagę jedną dobę, pan poświęca na życie zawodowe, a ile czasu na przykład pan poświęca na swoje życie osobiste, na nie wiem, rodzina, dom, bliscy, krewni? Wie pan co, ja się śmieję, że jak otwieram oczy, już jestem w pracy. I kończę pracę, jak zamykam oczy przed snem. Bardzo dużo. Jeszcze w dobie dzisiejszych czasów, kiedy mamy maile w komórkach, kiedy te komórki, ja mam jeden telefon komórkowy, nie mam prywatnego i jakiegoś zawodowego, firmowego, więc telefony przeplatają się prywatne ze służbowymi, zawodowymi. Dużo czasu. Dużo. Czy pan potrafi odróżnić życie zawodowe od życia osobistego? Ja nie potrafię przejść obok klienta. Rozgraniczyć, to miałem na uwadze. Pan co, nie potrafię być, podejść tak do klienta, że w jego trudnej sytuacji jego zostawić. Nawet będąc na wakacjach, miałem takie sytuacje, że no, sytuacja była podbramkowa. Ja rzucałem wszystko, żeby pomóc. Uważam, że to, co robię, odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa, że na przykład ludzie dają 50 tysięcy zadatku, które mogą stracić, i ja jestem na wakacjach i mam to zostawić, bo jestem na wakacjach. Nie, ja zawsze empatycznie podchodziłem i chyba od dziecka taki byłem. Bardzo ciężko jest odgraniczyć to, bo czasami klienci są bezlitośni.
W Polsce i na świecie działa wiele różnych inicjatyw biznesowych. W Polsce na przykład mamy Klub Integracji Europejskiej. Czy popiera pan tego typu inicjatywy i dlaczego warto przynależeć do takiego klubu? Pan jak najbardziej popieram i zachęcam wszystkich, aby przystępowali. Jest to takie środowisko, które jednoczy ludzi, w których jesteśmy przychylni dla siebie, w stosunku do siebie, pomagamy na tyle, ile możemy. Jeszcze to, co robi Krzysztof z mamą, to naprawdę jest godne podziwu i ogromne brawa dla nich za wytrwałość i pomysły, jakie im się rodzą w głowie, aby nas jednoczyć, żebyśmy się poznawali między sobą. A co takiego Klub Integracji Europejskiej oferuje potencjalnym członkom? Wiele spotkań w ramach klubu, śniadania, czy różne wieczory, eventy, czy gale, na których możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić wizytówkami, spostrzeżeniami, doświadczeniami. Jest z tego sporo. Dla tych, którzy chcą, to mogą bardzo czynnie korzystać z tych właśnie inicjatyw, o których wspomniałem. A co nowego pan by na przykład oczekiwałby, aby Klub Integracji Europejskiej wprowadził w swojej ofercie? Nic. Nic. Ja uważam, że to, co robią, to jest bardzo dobre, słuszne i robią tego przede wszystkim bardzo dużo. I na samo zakończenie, jakie ma pan plany zawodowe lub życiowe, kiedy skończy się pandemia COVID-19? Czy będzie, nie wiem, pan miał więcej pracy, czy wyjazd na wakacje, czy jednak coś już ma pan zaplanowane? Mam nadzieję, że przeprowadzę się w końcu do mieszkania, które kupiłem, i przez pandemię myślałem, że go będę troszeczkę sam remontował, a już rok i go nic nie wyremontowałem, więc to pokazuje, że podczas pandemii ilość klientów nie zmalała. Wakacje. Czyli podsumowując, pan cały czas jest osobą sukcesu, czyli ten sukces wcale u pana nie zmalał przez pandemię COVID-19. Jeżeli to, co robię i tak długo, jak to robię, w takim wymiarze jest sukcesem, to tak, COVID nic nie spowodował. Może wprost przeciwnie, bo banki zaczęły już pomagać na pracę na skanach, gdzie to wcześniej nie było możliwe, więc COVID wymusił na samych bankach ułatwienie nam, doradcom, że teraz już nie zawozimy dokumentów pewnych, tylko skanujemy, więc to przewrotnie COVID wpłynął pozytywnie na pracę, a jeśli chodzi o ilość klientów, to nie, jest tyle samo, co było wcześniej, co mnie cieszy. A proszę pana, z powodu pandemii COVID-19, co zmieniło się w sektorze finansów? Wiele banków wykluczyło pewne branże typu transportowe, typu gastronomiczne, eventowe. No wiadomo, że COVID bardzo mocno uderzył w te branże. Stąd w niektórych bankach dochód osiągany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako branża eventowa nie jest brany pod uwagę. W niektórych jest, dlatego trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby ten klient otrzymał kredyt. No i przede wszystkim w niektórych obszarach banki zwiększyły oprocentowanie z racji ryzyka. To takie główne zmiany, ale już powoli wracamy do normalności. Czyli po zakończeniu pandemii banki jednak mogą tę ofertę rozszerzyć i zmienić to, o czym pan przed chwilą powiedział. Tak, wie pan co, bo to był szok, bo przyszedł COVID i nie wiadomo, jak świat będzie wyglądał, więc bank przede wszystkim ogranicza ryzyko, więc część banków wycofała się zupełnie na kilka tygodni z kredytowania, później zobaczyła, że sytuacja nie wygląda tak źle, jak by to mogło wszystko wskazywać na to, więc zaczęły banki wracać do finansowania, zaczęły akceptować umowy o dzieło, których wcześniej nie akceptowały, zaczęły akceptować działalność gospodarczą, wcześniej powydłużały minimum prowadzenie do 2 lat, teraz znowu jest do roku, więc powoli ta sytuacja wraca do normy, co dla wielu klientów, którzy chcą zmienić mieszkanie, jest to pocieszające.